witajcie w nowym vlogu. Cześć, cześć. W tym odcinku wybieramy się do Portugalii. Rozpoczynamy naszą podróż do Portugalii. No właśnie. W ten sposób, bo trochę nam zajmie. Mamy 1700 mil do przejechania. No trochę, czyli ponad 2000 km. Mariusz teraz przez cały dom z ogrodu ciągnie wąż z wodą i napełnia nasz tank. Chyba pójdziemy po całości i dolejemy do... Prawie cały, prawie pełny. Prawie cały ze względu na to, że... No to jest ponad 48 godzin podróży, więc będzie potrzebna woda. Ale po drodze we Francji i tak sobie dobierzemy tą wodę. Dobra. Pokażę wam, jak się uszykowaliśmy. Mieliśmy brać rowery, ale niestety za późno zabraliśmy się. I niestety nie udało nam się... Mariusz zaczął kombinować z jednym rowerem i ciężko było je po prostu zahaczyć. Ja nie mamy czasu już naprawdę, żeby kombinować. My dzisiaj byliśmy w pracy i tylko praktycznie 21 grudnia i chcemy jak najszybciej wyjechać. Mamy Eurotunel na noc. Także, no jest jak jest, rowerów nie będzie, będziemy kombinować bez. Na szczęście tam gdzie jedziemy są krótkie odległości między jednym fajnym miejscem a drugim, więc będzie trzeba to jakoś inaczej ogarnąć. Dziewczyny dostają szału dzisiaj. Po prostu zachowują się jakby nigdy w kamperze jeszcze nie były. To jest dla nas. Jesteśmy zapakowani, tutaj wymyśliłam, zobaczcie, z Ikei. Kubeczki na ich długopisy, które cały czas spadały podczas jazdy. No i dwa dodatkowe jeszcze miałam kubki, to poszły kwiatki sztuczne, które są lekkie, które nie będziemy ruszać, więc sobie mogą tak wisieć. Zapakowani jesteśmy bardzo, tu jest nasza cała apteczka. Każda jedna szpara i dziura w kamperze jest wypchana czymś. Tutaj tak. Więc no nie wiem, mam nadzieję, że wszystko mamy, ale tak naprawdę wszystko wyjdzie w praniu, czy czegoś nie zapomnieliśmy. Jest jedna rzecz, którą nie rozwiązaliśmy, ale jakby pomogliśmy sobie, bo w kamperze, jak wiecie, nasza lodówka nie jest bardzo duża, więc zakupiliśmy taką lodówkę Alpicool. Ona może być zarówno lodówką, jak i zamrażarką. My na chwilę obecną mamy ją jako zamrażarkę i mamy w jednej komorze minus 11, a w drugiej minus 12. No i jest prawie pełna. Więc... Jadą w niej pierogi na święta, jadą w niej już zrobione przeze mnie krokiety, paszteciki. Z kolei barszczyk i zupa grzybowa jest zawiekowana w słoikach. Zrobiłam wczoraj, więc myślę, że dzisiaj mamy środę, że do soboty przetrwa i będzie wszystko ok. Więc będzie nasza pierwsza wigilia w kamperze. Wyruszyliśmy. Trochę stresu było, żeby wszystko popakować. Ale na razie wszyscy żyją, nie pozabijaliśmy się. Nie, nie było tragedii. Dziewczyny oczywiście jeszcze nie wyjechaliśmy od nas z miasta, a one już były głodne. Więc dobrze, że jesteśmy zapakowani po kokardy. I teraz dziewczyny jedzą i tworzą jakieś tam... A jeszcze jedziemy odwieźć Aprilową. Pan cię już jest smutny, że będzie zostawiał? Bardzo. Pan się musi teraz kupić, bo jedziemy takimi drogami, no. Takimi naszymi walizkimi, widzicie. Wzgórza, doliny. Bo ta część Walii, w której mieszkamy, właśnie tak wygląda. Jesteśmy na stacji Shella. I słuchajcie, paliwo jest za funta 91. Tak dalej pójdzie, to trzeba będzie nerkę chyba sprzedać, żeby do tej Francji, do tej Portugalii dojechać. Kupiłem też trójkąt. Tylko 17 funtów, no jak za darmo, no. No. Jedziemy dalej. Potrzebny, więc jest. Jedziemy dalej. Jedziemy. 9 wieczorem, a nam zostało 17 mil do Eurotunelu. Słuchajcie, motyw taki, że pakowałem się na linię dla tirów. No bo jesteśmy ciężarówką. No i prawa linia może jechać 50 na godzinę, 50 mil na godzinę, a my tylko 30. Więc się zwiedzamy. Tak, zleczamy się strasznie. Dziewczynom też tam się zaczyna dłużyć. Mamy nadzieję, że wpuszczą nas na wcześniejszy pociąg. Jesteśmy na Eurotunelu. Teraz, żeby tylko się połapać, to tu popisać. Bardzo tu ciasno było tym naszym motorhomem, żeby wjechać, ale daliśmy radę. No i zobaczymy, co tu między popisujesz. No to kochanie, co się takiego stało? Zapalę światło, żeby mnie było widać. Otóż stało się to, że niestety myślałem, że będziemy mogli trochę wcześniej wjechać, no ale widać, że są bardzo zajęci przed świętami. No i niestety nie można. Mamy
dostaliśmy karteczkę, że mamy tylko mamy pociąg na godzinę 24:20, czyli tak planowano niestety. Jest godzina 11:20, dziewczyny jeszcze śpią w motorhome, ja już wyszedłem, żeby zobaczyć, o której godzinie będziemy mogli wyjeżdżać. Otóż na tym tutaj wielkim screenie pokazywane są godziny odjazdu naszych pociągów. Nasz pociąg odjeżdża dokładnie za godzinę, a za 15 minut musimy stąd odjechać, żeby przejść kontrolę paszportową, jedną, drugą i wówczas jechać na pociąg. Jesteśmy w pociągu, który pojedzie przez Eurotunel. Cała podróż trwa około 30 minut, ale najpierw wszyscy muszą się załadować. Za nami są takie specjalne drzwi, które przypuszczam, głównie chodzi o pożary, czyli jeżeli wybuchłby pożar, to po prostu izolują każdy wagon. Ekscytujące, fajnie, jest tylko 30 minut, promem z kolei jest 2 godziny, więc trochę oszczędzamy na czasie. No i tak to wygląda. Witajcie w dniu drugim. Rozpoczynamy. Stanęliśmy sobie, tak o. To jest jedna mieścinka, w której znaleźliśmy dwa takie podobne, tak zwane Airs, czyli to są bardzo popularne we Francji malutkie parkingi dla motorhome'ów i campervanów, które no, zazwyczaj nie mają podłączenia do wody, ale są w miarę w bezpiecznym miejscu. Tutaj w zeszłej nocy koło nas były dwa jeszcze inne motorhome'y. Jest możliwość wyrzucić śmieci, tu są śmietniki za nami. A tutaj za nami można sobie dodać wody i zrzucić wodę, także wygląda jakbyśmy stali gdzieś na polu, a w gruncie rzeczy to jest fajne, takie odosobnione miejsce i było bardzo cicho, bo zjechaliśmy z autostrady. I cieszę się, bo akurat tego się obawiałam w przystanku, bo o Francji się słyszy różne opowieści. My co prawda będąc przyczepą we Francji nie spotkaliśmy się z niczym negatywnym, ale bierzcie pod uwagę, że my płynęliśmy promem, a później mieliśmy 3 godziny do kempingu i po prostu no, na kempingu dużym, zamkniętym było wiadomo bezpiecznie. Także troszeczkę bezpieczeństwo jazdy na dziko mi sens powiek zabierało, ale jest spoko. Także na chwilę coś zjemy, jeszcze mam kanapki wczoraj i ruszamy dalej, bo dzisiaj cały dzień w podróży. W związku z tym, że można tu zlać toaletę, to zlewamy, bo nie wiemy, gdzie się znowu zatrzymiemy. My generalnie mamy zrobiony plan podróży, tylko wiecie, że to wszystko zależy od ruchu na drogach i warunków pogodowych, więc możemy nie dojechać tam, gdzie chcemy, więc wolimy sobie opróżnić teraz toaletę, żeby później nie było niespodzianek, że będziemy się stresować, że mamy pełną. No a tak jesteśmy po śniadaniu i za chwilę jedziemy. No to zatankowane, 68 euro, cena funta 70, sorry, euro 74 za litr, więc całkiem fajnie. A teraz idziemy w kierunku Santandera. Tak, już lecimy na Hiszpanię, coraz bliżej cieplejszych krajów, chociaż jest ciepło. Ale wczoraj po zjeździe z Eurotunelu były takie ulewy, były takie boczne wiatry. Pierwszy raz nam się coś takiego zdarzyło, co? No, jeździliśmy z przyczepą tyle lat i nigdy takich jazd nie było, że nas rzucało po prostu. Tiry zwalniały, jeździły wolno, je rzucało, także było nieciekawie. No a teraz jest fajnie, jest ciepło, nie ma wiatru, także przed nami 900 km i robimy to na szczała. I tam mamy upatrzone jakieś kempingi, więc do zobaczenia później. Jedziemy. Słuchajcie, mamy jeszcze około 550 km do końca Francji, znaczy do południa Francji. Właśnie przejechałem drugą bramkę i słuchajcie, żeby zapłacić za tą bramkę, musiałem mieć a. pieniądze, ponieważ nie wiadomo dlaczego mojej karty nie akceptowało, a b.
płatność za około 250 km to 99 euro. Po prostu masakra, masakra. 450 zł za przejechanie około 250 km autostrady. Ja wiedziałem, że we Francji są drogie autostrady, ale nie, że aż tak. No po prostu masakra. A zobaczcie, jaka piękna pogoda jest. Buenos dias, a w zasadzie jeszcze bonjour. Witamy Was z granicy francusko-hiszpańskiej. Jesteśmy w Erze, w miejscu, gdzie się zatrzymaliśmy dzisiaj w nocy. Wczoraj w zasadzie w nocy. Późno. Bardzo późno. Samo miejsce jest oddalone 25 km od hiszpańskiej granicy. Jesteśmy gdzieś nad samym morzem i słychać było w nocy w ogóle szum fal. Także teraz robimy kawę. Przebieramy się i idziemy zobaczyć właśnie, co tutaj jest dookoła, bo specjalnie tutaj jechaliśmy ze względu na to, że widzieliśmy, że jest fajny tener, a kosztował nas za dobę 8 euro. 8,80 dokładnie. Słuchajcie, wczoraj zrobiliśmy ponad 900 km, więc taki naprawdę długi dzień, jeżeli chodzi o podróż. Dzisiaj planujemy to troszeczkę podzielić. Mamy około 1000 km przed nami, chcemy zrobić dzisiaj 600, a jutro 400. Chcemy dzisiaj też właśnie coś pozwiedzać, tak? Nie tak, że po prostu jedziemy na złamanie karku, żeby po prostu dotrzeć do Portugalii. Trzymajcie kciuki, żeby następny R, który jest w miejscowości, które nie potrafimy wymienić, był wolny. Bo to będzie super miejsce. Z nami są nasze elfy, które od początku grudnia psocą nam. Więc dzisiaj no, weszły tutaj na ten od papieru i napisały, że pomocy utknąłem, tak Sophie? Tak, Sophie zawsze rano wstaje i sprawdza, co się dzieje z elfami, co nam zrobiły, także muszę je teraz pościągać i gdzieś tam odłożyć. Elfy muszą być bardzo kreatywne, bo codziennie rano Sofika sprawdza. Prawda? Zobaczcie, tak właśnie wyglądają ery w Hiszpanii. Jest to nic innego jak kawałek placu, gdzie stoją motorhomy, gdzie zazwyczaj można zrzucić szarą wodę, można zatankować czystą wodę, zrzucić kota. Simple. Zobaczcie. W nocy niestety to miejsce nie jest oświetlone, więc trochę akurat pod tym względem słabo, bo jak przyjechaliśmy, tak było trochę bardzo ciemno. No ale lokalizacja jest piękna. Jak pewnie słyszycie ten szum, to jest szum morza. A zobaczcie tutaj, jaki dziadek sobie stoi ładny, zaparkowany. Szum morza, teraz Wam pokażę, gdzie jesteśmy, zobaczcie. Wow! Wow! Wow, wow, ale fale! Podoba nam się bardzo. Aż od tych fal, które są bardzo duże, wzburzone, chociaż nie ma w ogóle wiatru. I takie jest bardzo mgiełka nad tym morzem. Tudzież Oceanem Atlantyckim. Już na bluzy, jest nam gorąco po tym spacerze, ale lokalnie widać, czy paćki rękawiczki, jest 15 stopni chyba. Idziemy obczaić, czy tutaj dają coś do jedzenia. Bo szczerze mówiąc, to jesteśmy w podróży od ponad 408 godzin i nasze kanapkowe zapasy się wyczerpują. A nie mamy świeżego chleba, bo stwierdziłam, że gdzieś tam kupimy, nie? Dalej. Dają jedzenie. Mama będzie miała ciasto marchewkowe, Sophie będzie miała rogalika francuskiego. I będziemy... Loda na śniadanie się nie je. A mamy taki widok. Co tam dobrego kuchnia daje? To na śniadanko. Ciasto marchewkowe, to dla Beci. To jakaś taka fajna bułeczka. A tu na pół dla dzieci ciasto, no bo oczywiście Oliwia chciała ciasko, chip cookie. No i nie, to się nie mówi croissant, tylko croissant. Z widokiem. Croissant.
this meal. The other way. Zajęło nam dobre 5 minut, żeby wyjechać z tego miejsca. Otóż nieznajomość języków trochę szkodzi, prawda? No my po francusku nie mówimy. Jakiś komunikat wyświetlał się na barierce. No, z reguły myśleliśmy, że trzeba po prostu zeskanować bilecik i nam się barierka otworzy. Chwyciłem Google Translator i okazało się, że musimy podjechać do barierki i wówczas zeskanować. Po 5 minutach, voilà, się otwarło. Człowiek uczy się całe życie. Jedziemy dalej. Wybolne. Mamy piękną pogodę w końcu. Całe 2 dni, jak jechaliśmy, padało, a teraz na bluzę. A jeszcze nawet nie jesteśmy w Hiszpanii. A nasza nawigacja mówi, kieruj się na południe. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale my to jechałem po swojej stronie ulicy. Znaczy, ja jechałem po dobrej, to oni tu jeżdżą po złej. Dobra. Kieruj się na południe. Kieruj się na południe, Menceli, trzymaj się prawej strony ulicy. Jesteśmy w samym centrum miasta. Jakiego? San... Coś tam? De Luz. To miejsce było nam polecone przez znajomego, który twierdzi, że jest znane to miasto we Francji jako Maroko Francji, więc idziemy to obczaić. Monako! Tak. A Monako, mówiłeś Maroko. Jakie no dobra. Maroko? Monako. Monako Francji. Zaparkowaliśmy w samym centrum. Tu jest taki mały R. Jest ciasno, ale dla nas spokojnie starczyło miejsca. I to jest między mariną a centrum miasta, także idziemy zwiedzać. Tutaj można sobie spuścić nieczystości, dobrać wody. A za całą dobę zapłaciliśmy 4,40 euro. A my zostajemy dosłownie 2-3 godziny, pospacerujemy i jedziemy dalej, bo jak tak dalej pójdzie, to nie dojedziemy do Portugalii w ogóle. Tu macie nazwę miasta, czyli Saint-Jean-de-Luz. Piękny to jest ten skwer. Piękne uliczki. I piękna architektura. Ja chcę tylko powiedzieć, że obowiązkowo dzisiaj wjeżdżamy do jakiegoś marketu i kupujemy jakieś piwo, bo słuchajcie, za nami ludzie siedzą sobie, piją piwko, piją wino. No ja co kierowca, do wieczora nic. Może coś takiego? Miejsce jest przepiękne. Ten skwer tutaj z tymi ozdobami świątecznymi. Teraz idziemy zobaczyć w stronę plaży. Pięknymi uliczkami zresztą. Patrz, Michelin Star Restaurant. 2022. My sobie już ciekawe sinka, restauracja Michelin, do której nie wchodzimy. Do której nie wchodzimy, bo musimy zapłacić za autostradę we Francji ponad 200 euro. I z powrotem kolejne 200. Co, Wiktor, spaść. I survived! Yeah! Jesteś, że piękne miasto, to jeszcze tam piękną plażę. Idziemy? Plażę? Normalnie tutaj w Saint-Tropez? Głupi jesteś. Ja jestem w szoku, że taką miejscówkę znaleźliśmy w samym centrum, bo przyszliśmy tylko na drugą stronę, 3 minuty i jesteśmy tutaj. W samym centrum miasta jest po prostu parking i znaleźliśmy go na Park for Night. I można na nim parkować przez 48 godzin. Super. Jest taka piękna pogoda i tak ciepło, że jeszcze przed powrotem do kampera lody. Dobra, bardzo dobra. Szybki stop na stacji benzynowej, musiałam wyjść, zobaczyć, czy Mariusz się zmieści. Nie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby sprawdzać, czy możemy wjechać, ale spokojnie. I będąc zawsze we Francji, my uwielbiamy Market Leclerc, także za chwilę jeszcze zakupy jedzeniowe, bo nam się żywność kończy. Taka na szybko do zrobienia, nie mamy chleba, więc za chwilę zakupy i udajemy się już do Hiszpanii i mamy nocleg w Salamance. Thank you.
zakupy w eklerku zakończone sukcesem. Mamy takie fajne ala bułkowe pieczywo. To jest coś jak chałka w Polsce. My bardzo to lubimy we Francji. No i Mariusz bagietka oczywiście. Kupiłam dziewczynom zestaw owoców już pokrojonych, bo tutaj za bardzo nie będę się bawić, żeby je chować. No i mam takie japońskie jakieś cuda. Bardzo ładnie wygląda. A ja mam polskie cuda, galoneczkę. Niestety u teścia na Sylwestra nie będę, teścia zawsze robi, moja mama zresztą też robi, to sobie będę miał przed świętami golony. A jeszcze najważniejsze co kupiliśmy, bo żeby do nas, czekajcie, żeby do nas przyszedł święty Mikołaj, to musimy zostawić ciasteczka, mleko dla świętego Mikołaja, nie? I co jeszcze musimy zostawić? Co mama kupiła? Marchewka. Marchewka dla renifera, a nam brakowało, więc jedną marchewkę kupiliśmy. My tu pod słońce normalnie. Stwierdzamy, że Francja jest bardzo przyjazna kamperom i generalnie chyba strach miał wielkie oczy, żebyśmy tak nastawieni negatywnie do wszystkiego, bo naprawdę można przy małym researchu nawet we Francji tym bardziej znaleźć wszystko. Nawet w marketach mają wielkie miejsca parkingowe dla dużych gabarytów. Przy bardzo małym researchu, bo my prawie w ogóle nie robimy researchu. Tylko jedno tutaj mieliśmy tylko ten Park for Night, gdzie byliśmy w centrum miasta. I ogólnie droga z Wielkiej Brytanii do Portugalii to jest tylko... mamy noclegi wygooglowane, a reszta jakoś idzie sama. Go with the flow! Po całym dniu długim pozwalamy sobie na jedno piwko, nawet wyjątkowo ja. Jesteśmy w Salamance. Tak się troszeczkę obawialiśmy, bo tu jest mały wybór tych airsów, na których można stanąć. Nie wiedzieliśmy, jaki on będzie, ale jest naprawdę fajny, bardzo fajnie oświetlony. Co? Kurde, stacja tutaj zaraz po drugiej piwa stronie. Zabrakło. Piwa zabrakło, nie jakby wody zabrakło czy czegoś. No, ale słuchajcie, ja muszę powiedzieć, że pierwszy air był taki ok, drugi już był fajny, był trzeci jest... To jest też okej. To jest fajna baza wypadowa, jeżeli ktoś by chciał zwiedzać Salamankę. My niestety nie mamy na to czasu, bo inaczej Wigilię spędzimy w ogóle gdzieś pośrodku niczego. Więc dobra, zostawiam was z mętlem i idę zupę robić na kolację. Kolacja o 10. Raz, dwa, trzy, poszło! Kolacja o 10. Jesteśmy już tak, ja się tak czuję nieczysta przez 3 dni. Więc będziemy dzisiaj próbowały z Oliwią jakoś chociaż umyć włosy w miskach czy coś, nie będą takiego gadać przy jedzeniu. Bo to jest masakra. Także jutro ledwo przyjedziemy, to idziemy pod porządny prysznic, nie? A później do basenu, żeby się dobrze umyć. A jeszcze wam tylko powiemy, że tu gdzie stoimy ten R jest całkowicie za darmo. I Mariusz już toaletę opróżnił, a wcześniej będąc na stacji benzynowej opróżniliśmy wodę i dolaliśmy wodę. Więc generalnie Hiszpania, Francja, szczególnie Francja, to już jest w ogóle next level. Przygotowana na kamperów, na motorhome'y. Wszędzie można wodę dolać czy spuścić, na każdej prawie stacji benzynowej. No ale w Hiszpanii też. Byliśmy w dwóch z rzędu, się zatrzymaliśmy, no można, można było zrobić. W jednej było takie, średnio to wyglądało, więc powiedzieliśmy, że tu nie, a w drugiej super. Także... Problem jedyny jest taki, że nie chcesz spać. A jutro rano wstajemy o 5.30, żeby wyjechać o 6.00, żeby dojechać na Wigilię do około 12.00, 1.00, 2.00 do Buenos Aires. Do Lagos, Mariusz, jedziemy. Ile razy mam ci powtarzać? Potato, potato. Nie tak samo. Generalnie to męskie poniosło, męskie się podjarały kamperem i poszły na żywioł i sobie zobaczyły w Google Maps, że tam dojazd od nas z miasta do Lagos to 30 godzin. Z dziećmi i kamperem? Trochę więcej. 60. Bez przesady, nie, trochę więcej. Ale nie wzięliśmy pod uwagę tego, że będziemy się zatrzymywać. Rano na przykład dzisiaj byliśmy w mieście. Dopiero dzisiaj wyruszyliśmy praktycznie o godzinie... O godzinie której? O godzinie pierwszej, drugiej. Więc od drugiej do godziny 9.00. 8.30. Tak mieliśmy w planach, żeby w tym momencie tutaj być, w tym miejscu. Więc w miarę się trzymamy plan. Tak, tylko że... Droga powrotna będzie długa. Myśleliśmy po prostu, że będziemy w stanie zrobić jeszcze więcej
postojów i coś pozwiedzać, ale niestety, jeżeli byśmy tak zrobili, to byśmy dojechali do Portugalii, musieli za chwilę wracać. No ale w Portugalii będziemy 6 dni. Także... Coś tam zwiedzimy. Coś tam zwiedzimy. Dobra. Dobranoc. Do jutra. Dobranoc. Dobranoc. Pa, pa. Witamy w dniu kolejnym. Dzień czwarty. Ale jest światełko w tunelu, bo za chwilę wjeżdżamy do Portugalii. Także chyba na Wigilii jednak dojedziemy. Zobacz, już są drogowskazy. La Bouffée. A to jeszcze nie. No, jeszcze nie to. Ogólnie spało się fajnie. Tylko było trochę głośno, bo to było jednak przy drogach przelotowych. No, ale pospaliśmy i wyjechaliśmy o 5.30 rano. Bo ile mamy do przejechania teraz? No, dzisiaj mieliśmy to przejechania na Szczała 700 km, a mamy jeszcze 360. Także jesteśmy w połowie. No nie ma tragedii. Dziewczyny, proszę. Siedzą i oglądają Netflixa. Jesteśmy w Portugalii na pierwszym parkingu i zobaczcie, kolejne miejsce przystosowane do kamperów. Można sobie spokojnie po prostu rzucić szarą wodę. Dojechaliśmy. Po 3 dniach chyba dojechaliśmy na miejsce i będziemy kończyć tego vloga, bo on już tak jest bardzo długi. Także resztę dowiecie się w następnym odcinku. Jeszcze tak na marginesie. Pewnie z pół godziny odcinek i gadamy, że jedziemy do Portugalii, nie wiem gdzie. Będziemy na campsite w Lagos przez 2 doby, a później jedziemy dalej. Jest to sieciówka Yellow Village. Byliśmy w tym samym, w tej samej sieciówce we Francji. I właśnie tu wjeżdżamy. Tak, po 3 nocach na dziko. Wolne. Należy nam się. W 3 nocach na dziko należy nam się trochę luksusów. Także dojechaliśmy i do zobaczenia w następnym odcinku.